Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Prośmy dobrego Boga, aby każdemu z nas dodawał odwagi i męstwa w każdym dziele, które podejmujemy w naszym życiu i wobec każdej odpowiedzialności, którą na nas nakłada życie i nasz codzienny trud. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Józefie, módl się za nami. Błogosławiony męczennicy Podlascy, módlcie się za nami. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Cieszę się, panowie, że jesteście. Takie spotkanie dzisiaj postanowiłem zrobić, żeby trochę dla zorientowania się, na czym polega taki rodzaj pielgrzymki, bo na pewno jest to inna pielgrzymka niż te, które mamy i mieliśmy do tej pory, chyba że ktoś z was miał już okazję uczestniczyć w takiego rodzaju pielgrzymowaniu, gdzie się idzie samotnie, bez grupy, gdzie się idzie przede wszystkim w ciszy i przede wszystkim sam ze sobą i z Panem Bogiem. Ja krótko mówię, jak to będzie wyglądało w trasie, cała pielgrzymka, na czym ona będzie polegała, pokazując, co na pewnym etapie chcę, żeby było, żeby każdy z was, bo nie chciałbym, żeby to było takie, wiecie, przejście dla przejścia i tylko na zasadzie pokonania 32 km, bo myślę, że też to zobaczycie, że to wcale nie jest tak dużo, 32 km. Ja to przeszedłem 2 tygodnie temu, wielkiego trudu w tym nie ma takiego fizycznego, aczkolwiek jest pewne zmaganie się z samym sobą i o to przede wszystkim chodzi w tym wszystkim. Tym bardziej, że pogoda zapowiada się wręcz wymarzona na tę sobotę najbliższą, więc tutaj pod tym względem jakby droga jest tylko pewną prowokacją do tego, co chciałbym, żebyśmy przeżyli wewnętrznie i duchowo. Tak jak każdy z nas umie, potrafi. I mi się wydaje, że dla mężczyzn musi być pewien trud i wyzwanie. Ławka w kościele i tam godzina, dwie na modlitwie w kościele to niekoniecznie zawsze jest dla mężczyzny. Jednak potrzeba nam pewnych wyzwań i pewnego jakiegoś takiego trudu również fizycznego. Dlatego proszę traktować, że te 32 km na początek to jest takie pewne wyzwanie, takie prowokowanie pewnych sytuacji, które mogą coś się zadziać w was, w pewnym przemyśleniu pewnych rzeczy, popatrzeniu inaczej na pewne sprawy. Pierwsza rzecz to jest trasa. Myślę, że generalnie każdy z nas jest gdzieś tutaj z Białej, albo jak nie z Białej, to z okolicy, więc mniej więcej wiecie, jak idzie trasa do Pratulina. Będziemy szli przez Grabanów, ulicą Francuską, wyjdziemy do obwodnicy, tam przedniemy obwodnicę, do Grabanowa, później po kolei do Rokitna, to tam jest prosta droga. W Rokitnie z kolei pójdziemy na Rokitno Kolonie. Układaliśmy trasę w ten sposób, żeby iść jak najmniej uczęszczanymi trasami. Dlatego tam w Rokitnie na skrzyżowaniu trzeba będzie uważać, żeby nie pójść tam na Terespol, nie wyjść za szybko na tą trasę, tylko iść na Rokitno Kolonie. Tam będziecie mieli wszystko w ulotce, którą dostaniecie w sobotę rano opisane. I później idziemy do Pokinianki, Olszyn, Zaczopki, tam później w Zaczopkach. Wyjdziemy jakieś 2 kilometry przed tym rondem, które jest w Pratulinie i tam już będzie prosta droga do sanktuarium. Więc trasa jest 32 km, ja ją sprawdziłem 13 września, przeszedłem. Myślę, że przez te 2 tygodnie nic się nie zmieniło, asfaltu nie zwinęli raczej. Więc to jest ta trasa, która będzie nas obowiązywała. To jest ważne, żeby każdy szedł po tej wyznaczonej trasie, bo tam po drodze mamy pewne rzeczy, pewne stacje, które są ujęte na całej trasie. Zaczynamy wcześniej rano, o 5 rano. Tak sobie wymyśliliśmy tę poranną porę, dlatego żeby też pokazać każdemu z nas, bo to wszystko, co jest na tej pielgrzymce, chciałbym, żeby też miało przede wszystkim wymiar duchowy. To, że jest 5 rano, to też pokazuje, że nam nie wolno wiele rzeczy przespać. Myślę, że tym bardziej wy, jako mężczyźni, głowy rodzin, czy ci, którzy przygotowują się do dorosłego życia, a my jakoś szczególnie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby pewnych rzeczy nie przespać. To, co kto był w niedzielę, może słyszał w czasie kazania, że my mamy jako pierwsi widzieć wszelkie zagrożenia, które zbliżają się do naszych rodzin.
do naszych bliskich. I ta wczesna pora, gdy jeszcze wszyscy inni śpią, my już będziemy na nogach, my już będziemy w kościele, my już będziemy rozpoczynali nasze pielgrzymowanie. No właśnie to jest taki wymiar duchowy, żeby nie przespać w życiu pewnych rzeczy. Że czasami jest tak, że trzeba w porę się obudzić z pewnych stanów, które też my jako mężczyźni tkwimy i jesteśmy. I gdzieś tam widzimy, że się pewne rzeczy nam komplikują coraz bardziej. I taki moment przebudzenia w życiu każdego z nas jest potrzebny. Ja mam nadzieję, że dla wielu z was ta pielgrzymka, ten czas, iluś godzin przemyślenia pewnych rzeczy będzie taką okazją do tego, żeby zobaczyć, które sprawy zostały przeze mnie przespane. Że gdzieś tam pewne rzeczy są, wobec których trzeba się już obudzić i wziąć pewne sprawy w swoje ręce. I to dotyczy jakiegoś takiego naszego życia osobistego, to dotyczy naszych rodzin, naszych bliskich, naszych dzieci, czy jakiejkolwiek innej sytuacji, którą macie i widzicie w swoim życiu. Więc dlatego piąta rano, wcześniej, gdy wszyscy jeszcze inni, generalnie miasto będzie spało, my będziemy powoli wyruszać. Jest to niesamowite doświadczenie, jak się tak rano wcześniej wychodzi. W mieście jest w miarę jeszcze spokój, cisza, a my już coś tam zaczynamy. Już zaczynamy iść, już się zaczyna jakieś takie dzieło. Sama świadomość tego wyzwania, że przede mną te 32 kilometry, gdzie tak naprawdę wychodząc nikt z was nie wie, czy dojdzie do końca. Nikt nie ma tej pewności. Ja jak wychodziłem, też nie miałem tej pewności. Jak byłem jeszcze na poprzedniej parafii, robiliśmy ekstremalną drogę krzyżową w nocy. 43 kilometry do pokonania. I gdy wyszło 500 osób na trasę ekstremalnej drogi krzyżowej, ja nie wiedziałem, jak to się skończy. Nie wiedziałem, czy wszyscy dojdą, czy się nic nie wydarzy w czasie tej drogi. To jest po prostu taka sytuacja, wiecie, kiedy trzeba po prostu zaufać Panu Bogu, bo tu nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. I ja mam takie doświadczenie ludzi, którzy naprawdę wychodzili pewni siebie na takie trasy, że co to dla nich te 30 parę, 40 kilometrów. Okazuje się, że po 10-12 kilometrach robili wysiadkę. Mężczyźni wysportowani, w miarę młodzi, pewni siebie. Okazuje się, że Pan Bóg zrobił niespodziankę. I myślę, że to też jak będziecie wychodzić rano, w soboty, to miejcie taką świadomość też przede wszystkim, z jednej strony tak, swojej jakiejś takiej pewności siebie, siły, żeby za szybko się nie poddać, ale z drugiej strony to, że to będzie kosztowało wysiłku, że tak naprawdę to wszystko zależy od Pana Boga. Że wszystko się w tej trasie może zdarzyć pod względem fizycznym i pod względem duchowym, bo nie zgadniecie. Ważne, że idę, tak? Ważne, że podjąłem wyzwanie. Nawet jeżeli nie wszyscy dojdziemy do końca, to nie jest stracony czas. To nie jest stracona pielgrzymka. O 5 rano będziemy mieli mszę świętą tutaj w kościele, na którą was oczywiście zapraszam. Proszę was również w miarę możliwości, żeby każdy z was do soboty przystąpił do spowiedzi świętej, jeżeli ktoś potrzebuje, żeby też w czasie tej mszy świętej przyjąć komunię świętą, żeby to była jakaś taka też całość tego mego pielgrzymowania, przyjęta komunia święta w konkretnej intencji i później to wędrowanie też w konkretnej intencji. Dla kogo, za kogo, dla jakiej sprawy chcę iść i podjąć ten trud, żeby faktycznie to pielgrzymowanie było przede wszystkim takim wydarzeniem duchowym. Więc dlatego chciałem to spotkanie wcześniej zrobić, te 2-3 dni przed wyjściem, żeby był też czas zobaczyć, że to też jest pewne wydarzenie duchowe w każdym z nas. Po mszy świętej każdy z was otrzyma taką specjalną folder, ulotkę. Tam będziecie mieli opisaną całą trasę, tak jak trzeba iść, podzieloną na fragmenty. I w tej ulotce też będziecie mieli treści, myśli do przemyśleń. Będziecie mieli teksty modlitw pewne do różańca, rozważania takie krótkie, rzeczowe, czasami pewne rzeczy, takie jednozdaniowe myśli, żeby też dlaczego to jest. To jest potrzebne po to, żeby każdy z was, jak będzie szedł w pielgrzymce, nie myślał o wszystkim i o niczym, bo to będzie czas stracony. Ja wiem, że to jak się idzie w takiej pielgrzymce, ileś kilometrów, ileś godzin, w końcu w pewnym momencie przychodzą takie myśli, już się myśli wtedy o wszystkim po prostu. To już się zaczyna myśleć po prostu o wszystkim i o niczym. Ale chodzi o to, żeby też jakoś w tej pielgrzymce, i to też jest jakieś takie dla nas wyzwanie, taka wewnętrzna dyscyplina, żeby się trzymać pewnej myśli, że ja tu idę w konkretnym celu. I zobaczycie, że na takiej wędrowaniu, na takiej pielgrzymce to nie jest tylko problem fizyczny, bólu nóg i tak dalej, ale to też jest czasami wielkie wyzwanie, jeżeli chodzi o panowanie nad swoimi myślami, nad tym, o czym ja tu myślę, jak ja się modlę, co wewnętrznie przeżywam. I tutaj też będzie potrzeba takiej wielkiej z waszej strony
dyscypliny, żeby znowu nie stracić tego czasu na myślenie o wszystkim i o niczym, bo to również takie myślenie można zrobić sobie w domu. Ale chodzi o to, żeby z tego były konkretne rzeczy i nie bać się tego, co Pan Bóg będzie podpowiadał na tej trasie, co Wam będzie podsuwał, bo ja wierzę mocno, że każdemu z nas gdzieś tam Pan Bóg pokaże sprawy, rzeczy, jak się trochę kilka godzin pobędziemy w ciszy, każdy sam, że pewne rzeczy pokażą się w zupełnie innym świetle, niż my to widzimy, gdy tam biegamy, załatwiamy różne sprawy od pracy do domu i tak dalej. To jest takie inne trochę doświadczenie pewnych rzeczy. Pierwszy odcinek to jest Biała Podlaska Rokitno. Gdy będziecie wychodzić po mszy świętej, ja Was wypuszczę z konkretnym tekstem Pisma Świętego, z Księgi Jozuego. Będziemy ten tekst czytać na mszy świętej jako pierwsze czytanie. Zwróćcie uwagę na ten tekst. Ten sam tekst będziecie mieli wydrukowany w ulotce, żeby do niego sobie w czasie drogi czasami wrócić, przeczytać jedno, dwa zdania, żeby to Wam nie umknęło z głowy. Żebyście czas idąc tej pielgrzymce mieli świadomość i w myśli ten moment również mszy świętej, bo tak naprawdę msza święta to będzie najważniejszy punkt naszej pielgrzymki. Dostaniecie ten tekst Księgi Jozuego. I tam do tej Księgi Jozuego ja Wam w czasie kazania też podeślę pewne myśli, nad czym warto się zastanowić. I później też pewne myśli będziecie mieli w tej ulotce. To znowu takie krótkie, rzeczowe, żeby też prowokowały do myślenia. Bo myślałem przede wszystkim o sobie, o sobie, postrzegania siebie jako mężczyzny, jako ojca, jako głowy rodziny, czy w ogóle kogoś, kto przygotowuje się, którego Pan Bóg powołuje do czegoś ważnego, tak jak wybrał Jozuego. Jozue to jest człowiek, to jest postać Starego Testamentu, który następuje po Mojżeszu. Bo kontekst historyczny generalnie najkrócej mówiąc jest taki, że Izraelici zostają wyprowadzeni z Egiptu, przeszli całą pustynię, drogę, prowadzeni przez Boga, prowadzeni przez Mojżesza, dochodzą do ziemi obiecanej im przez Pana Boga, już mają wejść do ziemi obiecanej i nagle umiera Mojżesz. I teraz miejscem Mojżesza zostaje powołany Jozue, jako ten, który pokona z ludem wybranym ostatni odcinek. To jest niesamowite, że Pan Bóg nie pozwala Mojżeszowi, chociaż on tyle lat prowadził naród, nie pozwala Mojżeszowi wprowadzić narodu izraelskiego do ziemi obiecanej. Przy tej końcówce drogi, ostatni etap, ma na tym etapie naród wybrany poprowadzić Jozue. Nagle zostaje wybrany spośród wszystkich innych. Zostaje wybrany do rzeczy niesamowitej, do wielkiej rzeczy. I ostatnią rzeczą, ostatnim momentem, który trzeba przejść, to jest Jordan. To jest Jordan. I tam w to wybranie Jozuego, ja chciałbym, żeby każdy z nas się też w tym odnalazł. Jozue został postawiony na czele narodu wybranego. Tak jak każdy z was jest postawiony na czele swojej wspólnoty, czyli swojej rodziny, czy jeżeli gdzieś tam macie jakieś kierownicze funkcje w pracy, że gdzieś tam za sobą mamy jakąś grupę ludzi, których mamy poprowadzić, tylko mamy doprowadzić do takiego miejsca, które nie będzie dla nich miejscem zgubnym, ale do takiego miejsca, gdzie będą czuli się bezpiecznie. Tak jak moja rodzina ma się przy mnie czuć jako ojcu, jako mężu bezpiecznie. I dlatego w tym chciałbym, żebyśmy w tej postaci Jozuego każdy z was się odnalazł, że Pan Bóg nie wybiera do konkretnej rzeczy, do konkretnej roli i nikt z was tego nie zrobi. Nikt was nie wyręczy z tego bycia ojcem, z bycia mężem, bycia synem, czy jakiejkolwiek innej roli się dzisiaj każdy z was odnajduje. Tam w tym tekście będzie taki niesamowity moment, kiedy będą musieli przejść przez Jordan, gdzie Pan Bóg mówi do Jozuego: wstań, przepraw się przez Jordan. Oczywiście to jest też tak, że oni będą pokonywać Jordan, gdzie koryto tej rzeki jest najgłębsze i najszersze. Jest głębsze niż w wszelkim innym miejscu i szersze niż w każdym innym miejscu rzeki. Co to znaczy? To ma podkreślić trudność przejścia, że to nie jest będzie łatwa droga, a z drugiej strony to ma pokazać, że bez Pana Boga oni nie dadzą rady. Wiecie, to jest tak czasami w naszym życiu, że Pan Bóg tak nas prowadzi, że czasami musimy przechodzić w naszym życiu przez te miejsca najtrudniejsze, tak jak to miejsce w Jordanie, przez miejsca najbardziej trudne, gdzie Pan Bóg stawia przed nami różne wyzwania. Teraz jest pytanie, albo zaufamy i w to wejdziemy, chociaż to czasami przeraża i nawet facet się przestraszy pewnych sytuacji związanych ze swoją rodziną, ze swoim bliskim czy z czymkolwiek innym, albo zaufamy Panu Bogu i pójdziemy, wierząc, że dam radę, bo wiem, że Pan Bóg mnie do tego wybiera i wiem, że za plecami mam pomoc Pana Boga, że nie jestem w tym wszystkim,
tym wszystkim sam. I tam, gdy Jozue dostanie to zadanie wprowadzenia do ziemi obiecanej, on otrzyma też zapewnienie od Pana Boga. Będę z Tobą i nie opuszczę Cię i nie porzucę. Będę z Tobą. Gdy będziecie wychodzić na trasę pielgrzymki, jak bardzo będziecie się czuć pewnie siebie, czy niepewni siebie, pamiętajcie te słowa, które Bóg mówi do Jozuego i mówi do każdego z nas na ten czas pielgrzymowania. Będę z Tobą i nie opuszczę Cię i nie porzucę. To jest takie, ma być dla nas umocnienie na ten czas wędrowania, że tu nie chodzi tylko o tą siłę fizyczną. To czasami przy takim pielgrzymowaniu to się najmniej liczy. Znowu wrócę do tego doświadczenia tych pielgrzymowania. Ja znam ludzi, którzy byli po 60, kobiety, które trzasnęły 43 km w nocy, gdzie do pierwszej w nocy padał deszcz. I dały radę, chociaż wszyscy mówili, że to nie ma sensu, żeby tacy starsi ludzie szli na taką drogę, że na pewno nie dadzą rady. A młodzi ludzie często wysiadali, nie dali rady, po 10-20 kilometrach odpuszczali sobie i rezygnowali. Tego pamiętajcie, tutaj to nie tylko kwestia siły, tylko kwestia wieku, a to przede wszystkim tego, jak bardzo wielkie pragnienie my mamy iść i wędrować. A w tym wszystkim mówi Bóg, ja będę z Tobą i nie opuszczę Cię i nie porzucę. I te słowa, które mamy na plakacie, na wszystkich tych reklamówkach zapraszających na tą pielgrzymkę, bądź mężny i mocny. To jest takie zapewnienie kierowane do przywódców w Starym Testamencie, które z jednej strony ono jakby było mówione w kontekście przyszłych wrogów, którzy staną naprzeciwko Jozuego. Bo Jozue musi się spodziewać, że ci wrogowie się pojawią w jego życiu. Gdy będzie wprowadzał naród do ziemi obiecanej, gdy będą żyć w ziemi obiecanej, tam się pojawią wrogowie, różni. I dlatego Bóg już mu mówi, ty bądź mężny i mocny, bo przyjdzie ci niedługo walczyć. Przyjdzie ci walczyć, bo ktoś wystąpi przeciwko wam. Ktoś wystąpi przeciwko tobie. I teraz znowu, gdy będziemy wychodzić, tak jak w życiu zresztą, zawsze jakiś wróg się pojawi. Ja nie mówię o konkretnych ludziach, którzy będą chcieli wam na złość robić i robią czasami w różnych sytuacjach. Ja mówię o takich sytuacjach, w których czasami ten wróg jest tym wrogiem dla nas samych, jesteśmy my. Gdzie my czasami przegrywamy ze swoimi słabościami, ze swoim grzechem, ze swoim jakimś grzesznym przywiązaniem. To jest wróg, z którym trzeba walczyć. Dla jednych to będzie nauk, dla drugich to będzie problem z pożądliwością, dla trzeciego będzie problem z pracą, dla innego będzie jeszcze cokolwiek innego. Każdy ma swojego wroga, z którym musi walczyć. I teraz pytanie jest, czy my chcemy walczyć. I dlatego na taką walkę, również tą wewnętrzną, Pan Bóg ci mówi, bądź mężny i mocny. To znaczy, masz się nie podawać, masz być gotowy na walkę. Proszę się nie łudzić, że nasze życie to jest życie bez walki. Że to wszystko tak wszystko ładnie pójdzie, się poukłada w tym małżeństwie, w rodzinie, w pracy i w ogóle będzie cacy całe życie. Myślę, że wy jako mężczyźni szczególnie tego doświadczacie, że trzeba walczyć. Bo taka jest natura faceta, żeby walczyć. Kiedyś kobiety zostawały w domu, dzieci zostawały w domu, mężczyźni szli walczyć na wojnę, bo oni byli do tego z natury przeznaczeni, powołani. Dzisiaj nikt z nas nie jest zmuszony walczyć na wojnie, ale każdy z nas jest przede wszystkim zmuszony walczyć z samym sobą, ze swoją słabością. Jak przegramy z samymi sobą, przegrywamy jako ojcowie, jako mężowie, to się zaczyna wszystko walić i sypać. Pamiętajcie, że wy jako głowy rodziny jesteście ostoją i macie stać na straży tego bezpieczeństwa swojej rodziny. Przy tobie jako mężczyźnie, twoje dzieci, twoja żona ma się czuć bezpiecznie. Bo ty jesteś o to, żeby o to zawalczyć. Dlatego Bóg mówi do każdego z nas, bądź mężny i mocny i nie panikuj. Nie bój się. Cokolwiek na dzisiaj przyjdzie nam się zmierzyć, my czasami najbardziej to się boimy swojej własnej słabości. Czasami gdy zobaczymy tego, do czego my jesteśmy zdolni, do jakich krzywd wyrządzonych innym. Ale tym bardziej Pan Bóg mówi do każdego z nas, bądź mężny i mocny, nie pękaj. Dasz radę, jesteś mężczyzną, jesteś facetem. Pan Bóg cię obdarzył taką naturą, żeby walczyć. Żeby zmierzyć się przede wszystkim ze sobą, żeś później mógł stanąć w obronie swojej rodziny, swoich bliskich, żeś mógł sobie poradzić później z problemami, które pojawią się w życiu twoich dzieci. Ty masz być mocny w tym wszystkim. Nie słabym, nie byle jakim, nieprzeciętnym. Masz być mocny i silny. I dlatego te słowa wziąłem jako hasło tej naszej pielgrzymki. Ja chciałbym, żeby wam to towarzyszyło, to ciągle brzmiało wam w uszach. Będziecie na ulotce mieli to wydrukowane dużymi literami, bądź mężny i mocny. Jak wam przyjdzie do głowy na pielgrzymce stchórzyć
i sobie wmówić, że już dalej nie dam rady. To sobie przypomnijcie, co mówi Bóg do Jozuego i mówi do każdego z nas. Bądź mężny i mocny. Ale też mamy być mężni i mocni w tej wierności Panu Bogu, że jak raz postanowiłeś wyjść na tą drogę, to bądź wierny do końca. I nie rezygnuj z tego, co postanowiłeś. Każdy z nas ma w sobie siłę i ma sobie możliwości. Tylko ważne, żebyśmy przede wszystkim w siebie uwierzyli. To jest chyba najważniejsza rzecz w tym wszystkim. My musimy w siebie przede wszystkim uwierzyć, że ja mogę, że ja z Bożą pomocą dam radę. Jak zwyciężę samym sobą na pielgrzymce, to się nauczymy też zwyciężać i walczyć ze wszystkimi innymi, którzy staną gdzieś tam sytuacjami, które staną przeciwko nam w naszym codziennym życiu, które będą zagrażać mi, mojej rodzinie, moim bliskim, jakiejkolwiek innej sytuacji trudnej. To jest ten pierwszy etap do Rokitna. Chciałbym, żebyśmy to z tym tekstem byli, to myśleli o Jozue, tak? I jak ja się w tym wszystkim odnajdę. To jest taki etap medytacji, to nazwijmy górnolotnie nad Słowem Bożym, do Rokitna. Do Rokitna macie mniej więcej 16 kilometrów. No może 17. I tutaj w tej ulotce będziecie mieli napisane, ile już pokonaliście kilometrów w każdej miejscowości. Żebyście wiedzieli, ile już jest drogi za wami. Nie patrzcie, ile jest przed wami. Nie przeliczajcie sobie, że a jeszcze zostało mi 23. Nie, patrzcie, ile jest za wami. Ile już drogi udało wam się pokonać. Dlatego, gdy będziecie dochodzić do każdej miejscowości, w ulotce będziecie napisane, mieli w nawiasie kilometry. To są kilometry liczone od kościoła w Honorata, tu w Białej Podlaskiej. Ile już pokonaliście. Później jest drugi etap, z Rokitna idziemy do Olszyn, takiej miejscowości. I tam, na tym drugim etapie, chciałbym was zaprosić do modlitwy różańcowej. Gdy już pewne rzeczy sobie przemyślimy, postawimy siebie w świetle Słowa Bożego, jest czas na modlitwę. I znowu rozważania, które będziecie mieli, krótkie, ale ważne, do tych tajemnic różańcowych, to są rozważania związane przede wszystkim z walką, z powstawaniem. Wziąłem tajemnice chwalebne na ten czas modlitwy różańcowej. Znowu, nie spieszcie się z tym odmawianiem różańca. Wy macie na to czas. To nie chodzi o odklepanie, byle jakie, odstawienie czegokolwiek. Wy macie na to czas. Ileś kilometrów macie na ten czas modlitwy różańcowej. Dobrze czytajcie też te rozważania. Wsłuchujcie się w to dobrze. Myślcie o tym cały czas. Te tajemnice będą zachęcać do tego znowu, żeby się nie bać. To są takie wolne myśli, teksty, które też pokazują to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Że my czasami się niepotrzebnie boimy i lękamy. Bo Jezus nam pokazał, jak się lęk pokonuje właśnie w tych tajemnicach zmartwychwstania. I tam w tych rozważaniach będziecie często słyszeć ten zwrot: nie bój się, nie bój się. Bo jest poranek zmartwychwstania, wyjątkowy poranek, wyjątkowy dzień, kiedy też my możemy zmartwychwstać, narodzić się na nowo. I w tych tajemnicach różańcowych to będzie widoczne. Żeby też, to będzie taka zachęta, żeby też opuścić, wyjść z grobu, jakkolwiek go dzisiaj każdy z was nazywa. Wyjść z grobu, ze swojej skorupy, opuścić swoją strefę komfortu. Strefa komfortu to jest określenie, które pojawi się wam w rozważaniu różańcowym. To jest taka sfera naszego życia, kiedy nam się generalnie nic nie chce. Tak szukamy takich sytuacji, miejsc, gdzie nam jest dobrze, wygodnie, komfortowo. Nikt nic od nas nie chce, wszystko ktoś za nas coś zrobi. Takie nasze duchowe lenistwo, takie nasze, ja nie mówię o pracowaniu, bo na to generalnie każdy z nas ma ochoty i pracuje na utrzymanie rodziny. Ale mi chodzi o lenistwo i komfort, który sobie szukamy w każdych różnych sytuacjach, związanych z byciem ze swoimi dziećmi, ze swoją żoną, z rozmową, ze spotkaniami i tak dalej. Tu jesteśmy bardzo wygodni czasami. I teraz to czasami może być grób nasz, w którym po prostu my umieramy duchowo. My się marnujemy jako faceci, my się marnujemy jako ojcowie, jako mężowie. Jesteśmy, a tak jakby nas nie było w pewnych sytuacjach. Ja nie mówię, że tak jest u każdego z was, ale znowu te rozważania mają sprowokować, żeby pomyśleć, przemyśleć, czy tak przypadkiem nie jest w moim życiu. Czy to nie jest jedna z przyczyn, dla których ktoś pewne rzeczy się w naszym życiu walą i nam się nic nie chce i się ładuje grzech jeden po drugim do naszego życia i nic nam się nie chce, nie chce nam się nawet walczyć, nie chce nam się nawet do spowiedzi pójść, cokolwiek z tym wszystkim zrobić. Bo znowu gdzieś tam wsadziliśmy siebie w swój grób, myśląc, że to się już nic z tym nie da zrobić. I znowu odpuszczamy sobie, a Bóg mówi: bądź mężny i mocny. I to jest etap
etap takiej modlitwy różańcowej, gdzie te rozważania sobie spokojnie czytajcie, myślcie o tym i módlcie się. Ostatni etap to jest Olszyn do Pratulina. To już będzie taki najkrótszy z tych wszystkich etapów, bo gdy dojdziemy do Olszyn, to będzie już 24,5 czy faktycznie 25 km, więc zostanie nam ostatnie 7 km do Pratulina. I ten ostatni etap, który będziemy iść, to jest tak zwana godzina miłosierdzia. I znowu tutaj, żeby pokazać w tym wszystkim, że Pan Bóg naprawdę jest ojciec, tak jak wielu z was jest dzisiaj ojcami dla swoich dzieci. Że ja będąc ojcem, też mam swojego ojca, który jest miłosierny. I teraz każdy z nas ma się uczyć być ojcem dla kogoś. Czy jest nim fizycznie, czy nie jest. Ale w tej relacyjności czasami, w relacjach do drugiego człowieka, jesteśmy jak ojcowie. Tak? I teraz chcę wam pokazać na tym ostatnim etapie Boga, który jest miłosierny. Boga, który jest dobry, ale Boga, który wam nie odpuszcza i nikomu nam nie odpuszcza. I nikomu nam życia nie ułatwia. I nikomu nam życia nie słodzi, że będzie dobrze, łatwo i bez trudności. Ale to jest Bóg, który wymaga. Ale Bóg wie, że trzeba od nas wymagać, bo inaczej nam się wszystko rozejdzie w tym życiu. I dlatego wziąłem teksty takie z dzienniczka siostry Faustyny, gdzie mimo, że to jest kobieta, zakonnica, ale ona taką walkę duchową prowadziła, że naprawdę pozazdrościć. Ona wewnętrznie takie walki prowadziła i okazała się mężna i mocna, chociaż kobieta, ale ona wiedziała, o co chodzi. Ona wiedziała, że trzeba walczyć. Jeden tekst wam przeczytam jej. Siostra Faustyna w pewnym momencie pisze tak. Oto walką się zaczyna dzień i walką się kończy. Kiedy idę na spoczynek, czuję się jak żołnierz powracający z pola walki. Co ten dzień zawiera w sobie, Tobie jest tylko wiadome, Mistrzu mój i Panie, mówi do Jezusa. Ja myślę, że wy też, każdy z nas ma czasami takie dni, kiedy ma świadomość, że ten dzień, który minął, to była jedna wielka walka, jedno wielkie zmaganie, nie wiem, ze sobą, z kimś, z pokusami, z jakąś trudną sytuacją, z jakąś chorobą czyjąś, doświadczeniem i tak dalej. Czasami idziemy tak zmęczeni spać, ale nie zmęczeni fizycznie. Idziemy zmęczeni wewnętrznie, duchowo i czujemy się jak żołnierz powracający z pola walki. Że gdzieś, ale to jest jedna świadomość, wiecie, w takim zmęczeniu i wielki plus, że walczyliśmy coś dobrego, coś ważnego w naszym życiu. Że to nie była walka o program w telewizji i obejrzenie meczu, ale to była walka naprawdę o coś ważnego, o coś potrzebnego w moim życiu, o coś potrzebnego i ważnego dla mojej rodziny, dla moich bliskich. I teraz jeszcze jeden tekst dzienniczka siostry Faustyny, będziecie mieli to wpisane. Walczyć muszę z wielu błędami, mówi siostra Faustyna, ale przecież wiem, że sama walka nikogo nie poniża, ale tchórzliwość i upadek. To, że my się czasami mamy różne pokusy, musimy walczyć ze swoimi słabościami, to nie jest powód, do którego mamy, który nas poniża. Ale moment, kiedy stchórzymy, kiedy sobie odpuścimy, wtedy masz prawo się wstydzić i trzeba się wstydzić. Dopóki walczymy, jest to powód dla Ciebie, dla mnie, do każdego z nas, do dumy. Nieważne, czy wygramy, czy przegramy. Czasami przegrywamy. Czasami zdarzy się wygrać. Ale to, co jest ważne i powoduje z Ciebie jakby bohatera, to jest to, że walczysz, że chcesz walczyć. I bardzo mi się podoba ten tekst siostry Faustyny, że walka nikogo nie poniża. Poniża upadek i tchórzliwość. To jest chyba też ważne dla nas mężczyzn. Więc dalej siostra mówi, Faustyna, nie lękaj się walki. Sama odwaga często odstrasza pokusy. Sama odwaga odstrasza pokusy. Więc wy też sobie zadajcie to pytanie, jak to jest to naszą odwagą. I to są takie myśli, krótkie teksty, które będą potrzebne do tej modlitwy koronką. Bo chciałbym, żebyście na tym ostatnim etapie odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia. Znowu z taką świadomością, że Pan Bóg zaprasza cię do walki. Że Pan Bóg w swoim miłosierdziu jakby hartuje cię wewnętrznie i ćwiczy, żebyś nie był słaby. Bo przyjdą takie sytuacje, przyjdzie taki wróg w życiu, że trzeba będzie walczyć i stanąć do walki. I nie możesz powiedzieć, że nie dasz rady, że nie jesteś gotowy, że to cię przerasta, że to cię przeraża, bo ktoś na ciebie liczy.
liczą na Ciebie rodzice, liczy na Ciebie żona, liczą na Ciebie dzieciaki, Twoje dzieci, tym bardziej synowie. I to jest jakby ten ostatni etap i dojdziemy do samego Pratulina. Tam w Pratulinie ja mam nadzieję, że 7 godzin dla każdego z nas to jest wystarczający czas. Każdy z nas dojdzie. Ja szedłem 6, takim tempem normalnym, spokojnym, bez szaleństw, bez przyspieszania niepotrzebnego. Tam już w Pratulinie będzie taka krótka modlitwa na zakończenie naszej pielgrzymki. Ksiądz proboszcz poprowadzi z Pratulina księży pracujący w Pratulinie. Będzie ucałowanie relikwii błogosławionych męczenników, jako właśnie tych wzorów walki i zmagania się z samym sobą. I tam zakończymy naszą pielgrzymkę. Wychodząc z kościoła w sobotę, każdy z Was dostanie taką karteczkę, czystą kartkę z wizerunkiem męczenników podlaskich. Tam będzie każdy z Was miał możliwość napisania intencji. Najpierw przemyślenia jej w czasie drogi. Tak naprawdę dla kogo i po co ja tu idę? Po co ja tu idę? I te intencje, żebyście, kto zechce oczywiście, napisali na tej kartce i je nieśli. I żebyście donieśli też do Pratulina. Tak, gdy będzie ta modlitwa kończąca, ksiądz proboszcz będzie te intencje nasze odczytywał głośno, tak żeby się każdy z nas mógł się modlić, jeden za drugiego. Zresztą to też jest ważne, ja myślę, że pamiętajcie, że nie jesteście na tej drodze sami. Parę metrów za wami, parę metrów przed wami, ktoś będzie szedł. Też ktoś będzie się zmagał, tak jak wy się zmagacie, więc wy nie jesteście sami. I chciałbym, żebyśmy się modlili za siebie nawzajem w czasie tej drogi. Za tych, którym jest trudniej na tej drodze, z różnych powodów. Którzy gdzieś tam będą przeżywać większe walki i zmagania. Ale módlmy się jeden za drugiego, też w ten sposób się wspierając. Inaczej nie możecie pomóc. Bo każdy będzie szedł sam i musi iść sam. Bo każdy musi się zmierzyć ze sobą i mieć świadomość, że jestem zdany tylko na siebie i na Pana Boga. Albo inaczej, na Pana Boga przede wszystkim i na siebie. I tam w Pratulinie zakończymy. Ważna rzecz. My nie idziemy jako kolumna, tak? Każdy z Was idzie sam, więc idziemy lewą stroną normalnie. To jest ważne. Pamiętajcie o kamizelkach odblaskowych. Bo to są już takie rzeczy, za które ja nie odpowiadam i policja ma prawo Was zatrzymać, jak idziecie bez kamizelki. Mam mandat wlepić w takiej zasadzie. I idziemy lewą stroną. Każdy sam, tak jak normalnie się powinien poruszać. W mieście idziemy chodnikami, czy tam w Grabanowie będzie chodnik. W Zaczopkach jest chodnik zrobiony, więc tam też można chodnikiem. Ja tylko bardzo bym prosił, że na tym ostatnim etapie od Zaczopych do Pratulina, tam jest ta trasa do ronda i tam są barierki, więc nie bardzo w razie co nawet można gdzie uciekać. Więc tym bardziej tam proszę na tym prostym ostatnim odcinku uważać. A tak to normalnie idziemy tak, jak nam przepisy ruchu drogowego każą. Co z tych rzeczy jeszcze takich ważnych? W Rokitnie, jak będziemy szli tam, w Rokitnie będziecie mieli otwarty kościół. W tym kościele będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. I tam będzie możliwość, żeby wejść na chwilę do tego kościoła, na chwilę takiej modlitwy, jakby taki moment, kiedy wiem, że kończę jakiś etap tego pielgrzymowania. To jest chwila, moja taka rada osobista i doświadczenie, że w takich długich trasach im mniej się zatrzymujemy, tym lepiej. Znaczy, im krótsze są postoje, tym dla Was lepiej. Bo czasami to jest tak, że sobie zrobimy 20 minut przerwy po 20 paru kilometrach i może być problem z ruszeniem na nowo. Ja, gdy szedłem ostatnio, we wtorek, 2 tygodnie temu, miałem jedną 5-minutową przerwę tylko. I to jest chyba najlepiej. Żeby znowu, jak wejdziecie na tą adorację do kościoła, tam się nie rozsiadywać pół godziny, bo będzie problem później z ruszeniem dalej. I generalnie nawet jeżeli będziecie w drodze jeść, bo proszę jeść normalnie, żebyście tu nie padli nikt fizycznie, to starajcie się jeść idąc, w ten sposób. To jest taka moja rada. Im krótsze postoje, tym dla Was lepiej. I dla waszych nóg. Więc Rokitnie będzie taki ważny punkt związany z adoracją Najświętszego Sakramentu. Więc tam proszę do kościoła w Rokitnie zajść. Tam w Rokitnie to w trasie macie oznaczone, że nie trzeba dochodzić do krzyżówki, iść w lewo. Tylko wcześniej jest, jak wejdzie się do Rokitna, od razu droga w lewo i tam po lewej stronie już macie kościół. Proszę? Tak, druga. A to będziecie widzieć kościół po lewej stronie, ponieważ trzeba iść do kościoła. Trzeba będzie iść tam do
do kościoła. Oczywiście jedzenie, picie, to wszystko sobie zatroszczcie się, weźcie do sobie w drogę odpowiedni strój, buty, żeby wam było wygodnie, te kamizelki odblaskowe. Miejcie przy sobie telefon komórkowy w razie co, gdy będzie trzeba dzwonić gdzieś tam po kogoś, żeby was zabrał. Na całej trasie będzie jeden samochód, który będzie takim w razie co. Tam na ulotce będziecie mieli podany też mój numer telefonu. I chociaż ja będę szedł w trasie, ale jeżeli zadzwonicie z jakąś potrzebą, że na przykład coś się wydarzyło, jakaś nagła kontuzja i naprawdę faktycznie już nie dacie rady iść, nie ma sensu dalej iść, to proszę dzwonić, to samochód podjedzie, po prostu was zabierze z trasy, żeby znowu tutaj nie przesadzić z tą walką, że tak powiem sobie, wszystko w ramach rozsądku, tak? Czy gdzieś tam nagle jakieś skręcenie będzie, no różne rzeczy są, tak? Więc w razie co wiedzcie, że ten telefon służy temu, żeby też wam pomóc. Jeżeli ktoś was się zgubi na przykład na trasie, nagle zorientujecie, że chyba nie idziecie tędy, to też dzwońcie. To też po to jest ten samochód w razie co na trasie, żeby on was znowu wrócił i podwiózł na odpowiednie miejsce. Tylko do Pratulina was nie zawiezie od razu, trzeba swoje przejść. Ale to są to jest taki telefon i ten samochód na takie naprawdę sytuacje już kryzysowe, ostateczne. Zawsze też warto mieć kogoś w domu pod telefonem, nie? Jakby coś tam trzeba było, żeby ktoś was jednak z trasy powiedzieć, że już dalej nie idziecie, rezygnujecie, żeby was przywiózł do domu. Zresztą oczywiście wychodząc powiedzcie w domu, gdzie idziecie. Powiedzcie mniej więcej trasę, jak będzie szła, żeby ktoś później, kto was będzie szukał, wiedział, gdzie co i jak. Można, te ulotki są, można je zostawić w domu, tam jest mój numer telefonu, żeby w razie co ktoś z domu mógł do mnie zadzwonić, gdzie jesteśmy, jak idzie trasa, ja to wszystko wiem i znam na pamięć. I wszystkie rzeczy, które wam pomogą, to bierzcie na tą pielgrzymkę, ale to, co wam będzie zbędne i przeszkadzać, tego nie bierzcie, bo im większy ciężar na plecach, tym trudniej. Trudniej jest iść i wędrować i maszerować, więc też nie ma co z tym wszystkim przesadzać. Jeszcze jedna rzecz, jak się zapisywaliście. My mieliśmy taki pomysł, żeby tam w Pratulinie czekały na was rodziny w miarę możliwości, kto może po was przyjechać. Żebyśmy też tam później razem się modlili z nimi, żeby też taki tam oni mieli taki czas oczekiwania na was. Kto z was naprawdę nie będzie miał możliwości powrotu, bo kogoś nie będzie w domu, tak, i nie ma samochodu może w domu akurat na tę chwilę, to ja proszę, żeby teraz po spotkaniu, żeby każdy z was to powiedział, Paweł was odznaczy na liście, to będziemy załatwiać jakiegoś busa wspólnego powrotnego dla tych osób, które naprawdę mają, ci z was, którzy naprawdę mają problem z powrotem, żeby znowu tam nie kombinować, żeby to, że ktoś mnie nie ma kto mnie przywieźć, żeby nie było przyczyną tego, że nie pójdziecie na tę pielgrzymkę. Z powrotem się nie martwcie. Tylko teraz chciałbym, żebyśmy po tym spotkaniu orientacyjnie zobaczyli, ile jest takich osób pośród was, którzy potrzebują, żeby im zorganizować przyjazd, jak wielki nam bus jest potrzebny. Może tak, proszę się za... Kto wie, po kogo ktoś przyjedzie. Na przykład ja wiem, że po mnie przyjedzie osoba 93 miejsca w samochodzie, bo teraz może... No właśnie, kto z was nie będzie miał jak wrócić? Już dzisiaj wie na pewno. No to ja 3 osoby będę mówił. 3-4. No dobrze, bo tak, Edek będzie samochodem, więc tam też będą miejsca. Jeszcze Waltek, który będzie robił w czasie drogi, też on też ma miejsce w samochodzie. Więc na chwilę obecną generalnie się wszyscy zabierzemy. To dobra, czyli to się nie martwcie, kto nie będzie, ci, którzy nie, tak się teraz zgłosili i nie macie, będziecie mieli powrotu, to się nie martwcie, będziecie mieli. Więc każdy będzie miał, ci, którzy nie mogą, zorganizowany, żeby się o to nie martwić. Czy macie jakieś pytania? Może ja o wszystkim nie powiedziałem. Ktoś coś chce wiedzieć odnośnie tej drogi i pielgrzymki. Żeby było wszystko jasne. Tak, od tej strony już może... Praktyczny. Duchowy. Tak. Jak to jest intencjami? Czy to jest... Czy może być kilka, czy jedna, czy w jakiejś jednej intencji? No nie jest to orientowane. Żeby to też nie było tak, że zostaje w głowie jakaś historia. No. Czy generalnie tak, to jest tak, że niekoniecznie, że to teraz ja muszę wymyślać intencje sobie, tak? Po prostu, nie? A może być tak, że naprawdę idziecie w bardzo konkretne, bo macie jakąś taką sytuację w domu za kogoś, że komuś potrzeba tego waszego bycia i trudu na pielgrzymce. To pielgrzymkę proszę potraktować, że to jest naprawdę taka porządna dawka modlitwy do Pana Boga. I to może wiele zdziałać i zmienić, bo to jest modlitwa połączona z trudem, z pewnym wyrzeczeniem z waszej strony.
Na tej kartce pamiętajcie, że przede wszystkim ja tak to widzę, że każdy z nas idzie w swojej intencji. Bo teraz wy najbardziej pomożecie swoim bliskim, jeżeli was coś się zmieni. Jeżeli wy się staniecie tacy prawdziwi ojcowie, prawdziwi mężowie, prawdziwi synowie. W ten sposób najbardziej bliskim pomożecie. Gdy z was się coś tam pęknie, nawróci, zmieni. Z tych rzeczy, które widzicie, że coś tam kuleje i szwankuje. Więc myślę, że to jest taka pierwsza intencja. Idę dla siebie, ale w sensie dla siebie, że ze względu na innych. Bo to, jacy wy wrócicie do domu, to będzie później miało wpływ na to, jaka będzie ta rodzina wasza, nie? Czy ktoś zauważy, że was coś się zmieniło po tej pielgrzymce, albo się nie zmieniło, albo się pogorszyli. No bo będziecie tutaj, można się tak chodzić i chwalić, że ja przeszedłem 62 km, nie? I zrobiłem taką pielgrzymkę trzasnową. Bądźcie pewni, że szykuję dłuższe trasy jeszcze w przyszłym roku. Więc to jest taki przedbieg na razie, to się zaczyna. Bo ja chciałbym, żeby to się stało taką pewną, jakąś tam może taką formą duchowości dla mężczyzn, takie pielgrzymowanie, wędrowanie, bo to jeden raz to jest jeden raz. Ale wyzwania można różne sobie stawiać i tą granicę cały czas poszerzać. Także z tymi intencjami możecie oczywiście na tej karcie pisać, co chcecie, ile chcecie. To, co wam serce podpowiada i jak to widzicie. Dlatego ja mówię, żeby nie piszcie tego od razu na początku trasy. Ja myślę, że to z czasem wam się to zrodzi, jak będziecie się modlić. Ale czasami to też jest ważne, żeby pewne rzeczy napisać. Przelać na papier, żeby to ktoś wypowiedział, żeby to było głośno powiedziane. Za kogo i dla kogo ja idę. Ktoś będzie chciał, to ja mogę dać dwie takie kartki z intencjami i trzy. To jest tylko długopis weźcie w drogę. Ale to może będzie też okazja przemyśleć takie intencje. Może będziecie mieli jedną konkretną i to wystarczy, nie? I to będzie ważne. A może po prostu nie będziecie mieli żadnej. Po prostu idziecie, niech Pan Bóg robi ze mną, co chce. W tej drodze, bo ja się niczego nie spodziewam, niczego nie oczekuję, czekam działania Pana Boga. I to też jest dobra intencja. To też jest dobre nastawienie na pielgrzymowanie. Wszystko to, co was zachęci do walki, jest dobre. Do tego, żeby się zmagać, żeby pójść na tą drogę. Odrzucajcie wszystko to, co będzie was namawiało, że daj sobie spokój i odpuść. Co będzie was nakłaniało do tego, żeby odpuścić sobie. To trzeba odrzucać. A wszystkie intencje, które będą was mobilizować do walki, do zmagania się, do pójścia na tą pielgrzymkę, to są dobre intencje. To są dobre intencje. Piszcie te, które chcecie, żeby były napisane. Żeby były tam w Pratulinie, przy błogosławionych męczennikach podlaskich wypowiedziane, żeśmy mogli się modlić w tych wszystkich intencjach. Ja myślę, że to w tych intencjach też będzie widać, jak wy przeżywaliście tą pielgrzymkę. I myślę, że sami zobaczycie niesamowite rzeczy. Ja w to mocno wierzę. Zresztą możecie też cały czas tak zachęcajcie innych. Bo ja to wam mówię po to, żebyście wy innych też zarażali. Kto jeszcze ma taką możliwość, żeby jeszcze może się namyślić do soboty. Może się w sobotę rano obudzić i zdecydować, chce iść, niech idzie. To jeżeli się ktoś nie zapisał do soboty, nie znaczy, że już nie może iść, może iść. Także zachęcajcie, zapraszajcie i motywujcie innych. Jeszcze jakieś pytania? Czy ja jeszcze coś mam teraz w tym samym duchu, bo miałem taki że się kogoś nie interesuje, bo to wychodzi pierwsza sobota i ja na przykład obchodzę na bożeństwo pierwsze sobotnie i tam, jak ktoś z panów też wie, to są określone warunki, na przykład jest medytacja 15-minutowa. Mhm. Czy to będzie zaburzać jakoś ten? Nie. Nie, właśnie dlatego mówię, z tym różańcem nie ma co się spieszyć. Tak, jeżeli ktoś z was tak ma takie swoje rzeczy, tak jak jest pierwsza sobota, to pewnie dlatego jest różaniec, tak? Żeby i tam można to wtedy zrobić, bo tam jest będzie dużo czasu. Będzie dużo czasu. Nie, dlatego to jest problem tutaj przy takim pielgrzymowaniu taka rzecz, że tam każdy dojdzie w różnym czasie, nie? Ja myślę, że tam różnica nawet, ja nie wiem jakie tempo każdy z nas będzie miał, ale to może być różnica pół godziny, 45 minut między pierwszym a ostatnim. Dlatego przy takim pielgrzymowaniu nie da się robić mszy świętej na końcu. Dlatego robimy ją na początku. Wszyscy startujemy od mszy świętej i dlatego tam już jest tylko modlitwa. Ci, którzy dojdą wcześniej przed pierwszą, no to po prostu chwilę sobie odpoczną, będą czekać. Ci, którzy dojdą później, to przyjdą od razu na modlitwę. Ale ja mam nadzieję, że te 7 godzin dla każdego wystarczy. Nie? To jest w miarę taka trasa. Tym bardziej, że to jest wszystko dla mężczyzn, nie? Więc generalnie myślę, że każdy w miarę w takim tempie. Tam się proszę nie ścigać na trasie, bo zobaczycie, że to jeden będzie czasami, będziecie widzieć, że ktoś tam się oddala, ktoś tam się szybko przybliża za mną. To nie jest ważne. Idźcie swoim tempem, to nie są wyścigi.
Tam w Pratulii na każdego poczekamy, nikt nie zostanie sam. Zresztą będzie jechał ten samochód, na końcu on będzie tam czuwał, kto jest ostatni. I będziemy patrzeć na to, żeby tam nikt nam nie został. Nie, dlatego tam jest tylko taka modlitwa kończąca do pratulińskich, do męczenników podlaskich i ucałowanie relikwii. Że nawet jeżeli ktoś się na to spóźni, to i tak nie straci, tak? Bo będzie pielgrzymował sobie dalej, a nam przybędzie i tak rano. Chyba, że to pierwsza sobota, więc ci, którzy obchodzą, to będzie już od razu ten obowiązek bycia na mszy świętej zrobiony. Dlatego to nie spieszcie się. No, idźcie swoim tempem. Jeszcze doszli. Są takie zasady.